Nowe informacje w sprawie żołnierza, który zginął po ataku migranta. Ostatnia prosta kampanii do Europarlamentu. To nasze tematy. Zapraszam na serwis informacyjny. Polacy składają kwiaty w ramach hołdu dla zabitego żołnierza przez nielegalnego migranta. Prezes Jarosław Kaczyński przesłuchiwany, tym razem przed Komisją Śledczą do sprawy wiz. W niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą 53 eurodeputowanych. Polacy spontanicznie zapalają znicze i składają kwiaty przed bramą szpitala w Warszawie, gdzie zmarł żołnierz raniony na granicy z Białorusią. Wywieszono także biało-czerwony baner murem za polskim mundurem. Uroczyste pożegnanie świętej pamięci Mateusza Sitka odbędzie się w środę w kościele pod wezwaniem świętej Anny w miejscowości Nowy Lubiel. Zmarły żołnierz decyzją wicepremiera został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta Wojska Polskiego oraz odznaczony złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Wczoraj zmarł mundurowy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, który został ugodzony nożem pod koniec maja przez próbującego wedrzeć się do Polski migranta. Kwiaty przed szpitalem złożył także prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Przede wszystkim winni są ci, którzy prowadzili przez długi czas tą ohydną, obrzydliwą, odrażającą i zbrodniczą jednocześnie kampanię przeciwko polskim żołnierzom, przeciwko obronie polskiej granicy. To byli ludzie Putina i ludzie Łukaszenki. Żeby nie wiem, co powiedzieli dzisiaj, to jest to oczywista prawda i oni za to wszystko odpowiadają. A nie boi się pan zarzutów o upolitycznianie tej śmierci? Wie pan, zawsze można zarzucać, że wszystko jest upolitycznione. Ta sprawa jest związana z polityką i to z polityką nieodpowiedzialną, zbrodniczą, będącą w istocie wchodzeniem w sojusz z Łukaszenką i Putinem. Żołnierz zmarł na skutek rany kłutej w klatce piersiowej. Tak wynika z przeprowadzonej dzisiaj sekcji zwłok. Jak wynika z protokołu przeprowadzonej sekcji zwłok, dane z dokumentacji i obraz sekcyjny wskazują, że do zgonu zmarłego doszło w następstwie doznanej rany kłutej klatki piersiowej z uszkodzeniem płuca lewego oraz następowym niedotlenieniowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Finalna opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej planowana jest po uzyskaniu całokształtu dokumentacji medycznej z leczenia zmarłego zarówno w szpitalu w Hajnówce, jak i w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. I planowane jest to być może jeszcze uzyskanie tej opinii w tym miesiącu. Kogo premier Donald Tusk uczynił kozłem ofiarnym śmierci żołnierza broniącego granicy? Prokuratora Tomasza Janeczka, który nadzorował pion wojskowy prokuratury. Dzisiaj Tusk zapowiedział jego dymisję. To skandal i polityczna zemsta, odpowiada Janeczek i dodaje, że nie nadzorował śledztwa. Podjąłem decyzję na wniosek ministra sprawiedliwości o odwołaniu pana prokuratora Tomasza Janeczka, zastępcę prokuratora generalnego, odpowiedzialnego za prokuraturę wojskową. To odwołanie wymaga jeszcze zgody pana prezydenta. Kozła ofiarnego ze mnie chcą zrobić politycy, jak słyszeliśmy, pan premier Donald Tusk. Faktycznie, proszę państwa, dnia 22 kwietnia mocą zarządzenia prokuratora, który obecnie podaje się za prokuratora krajowego, Dariusza Korneluka, zostałem pozbawiony na mocy jego zarządzenia możliwości formalnego nadzorowania Departamentu do Spraw Wojskowych. Protestuję przeciwko szarganiu mojego dobrego imienia przez kogokolwiek, w tym właśnie przez polityków. Ze sprawą żołnierzy, z ich zatrzymaniem, z postawieniem ich zarzutów, ze skuciem ich w kajdanki, ze stosowaniem w stosunku do nich środków zapobiegawczych nie miałem nic wspólnego. Dowiedziałem się o sprawie, panie redaktor, dopiero 6 maja, a więc ponad
miesiąc, półtora miesiąca po faktycznym zdarzeniu. To szukanie kozła ofiarnego w końcówce kampanii wyborczej. W ten sposób prezydent Andrzej Duda odniósł się do próby dymisji prokuratora Janeczka. Otrzymujemy pismo dotyczące odwołania pana prokuratora Janeczka. Się okazuje jednocześnie, proszę państwa, że pan prokurator Janeczek, zastępca prokuratora generalnego, dokładnie 12 kwietnia 2024 roku został pozbawiony swoich kompetencji wobec prokuratury wojskowej. Kto to zrobił? Nominat pana premiera Donalda Tuska, pan prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Powołany zresztą niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ze złamaniem przepisów ustawy, z naruszeniem zasady, że najpierw kwestię sporu kompetencyjnego, który trwa w tej chwili pomiędzy mną a panem premierem, co do odwołania prokuratora krajowego pana Dariusza Barskiego, ten spór nie został przez Trybunał Konstytucyjny jeszcze rozstrzygnięty. I w istocie, proszę państwa, wszystkie dokumenty, z którymi ja miałem do tej pory okazję się zapoznać, przede wszystkim poprzez media, wskazują na to, że osobą odpowiedzialną od 12 kwietnia 2024 roku za sprawy wojskowe jest osobiście pan Dariusz Korneluk. W związku z powyższym pytam, na jakiej zasadzie i za co pan premier razem z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym chcą odwołać ze stanowiska zastępcę prokuratora generalnego pana Janeczka. Pytam, proszę państwa, o to, bo nie robi to żadnego innego wrażenia, jak na siłę szukanie teraz w ostatnich godzinach kampanii wyborczej kozła ofiarnego całej tej sprawy. O godzinie 21 w Warszawie pod Szpitalem Wojskowym przy ulicy Saszerów rozpocznie się Marsz Milczenia dla uczczenia zabitego przy granicy żołnierza. Manifestację organizuje Robert Bąkiewicz. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na Marsz Milczenia i Marsz Pamięci, który odbędzie się dzisiaj o 21, rozpocznie się o 21 przy Szpitalu Wojskowym na ulicy Saszerów w Warszawie. Ten marsz będzie ku czci zamordowanego polskiego żołnierza, który bronił polskiej granicy. Ten marsz będzie również marszem pamięci dla wszystkich polskich funkcjonariuszy, którzy bronią polskiej granicy, bronią polskiego bezpieczeństwa. Dzisiaj bardziej chyba niż wcześniej potrzeba tego wsparcia od wszystkich polskich patriotów właśnie dla naszych żołnierzy. Zabitego żołnierza upamiętni także Trójmiasto. W Gdańsku o 18.30 mieszkańcy spotkają się pod pomnikiem Jana III Sobieskiego. Dziś 7 czerwca w piątek o 18.30 spotykamy się pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku, by oddać hołd Mateuszowi Sitkowi, polskiemu żołnierzowi zabitemu na granicy przez migrantów oraz by wyrazić poparcie dla mundurowych, którzy strzegą naszej ojczyzny. Proszę zabrać znicze, kwiaty, flagi biało-czerwone. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński był przesłuchiwany przez komisję śledczą do sprawy tzw. afery wizowej. Oczywiście doszło do potyczek słownych z przewodniczącym komisji Michałem Szczerbą. Według pierwotnej narracji rządu Donalda Tuska w latach 2019-2023 kilkaset tysięcy polskich wiz zostało, tu cytat, sprzedanych na straganach w Azji i w Afryce. Jak mówi Prawo i Sprawiedliwość, to kompletna bzdura. Polskie służby sygnalizują, że 268 wiz mogło zostać wydanych niezgodnie z prawem. Ja nawet zdjąłem dzisiaj znaczek Koalicji Obywatelskiej, założyłem znak polskiej flagi, po to, żeby nikt nie zarzucił, że tutaj się prowadzona jest jakaś kampania wyborcza. Pan tu jest na posiedzeniu Komisji Śledczej w roli świadka, ja jestem w roli przewodniczącego organizującego tę pracę, państwo posłowie tutaj są obecni. Naprawdę komentarz będzie pan miał dokładnie za 10 minut, bo za 10 minut przejdziemy do nowego pomieszczenia, żeby mógł pan zeznawać w trybie, o który pan poprosił. Na to panu odpowiadam, że jeżeli pan będzie bez przerwy przerywał, no to ja... Pan poseł Kaleta już kończy swoje pytania. Nie,
nie będę mógł traktować tego jako przesłuchanie na posiedzeniu komisji. Po prostu przejdę do innych zajęć. Prowadziliście wojnę świadka, przeciwko własnemu państwu. O przywołanie i świadka. Proszę świadka, proszę się uspokoić. Ponieważ pan zeznaje przed organem, jakim jest komisja śledcza. Jeśli pan poseł Kaleta myśli, że ja tutaj zdenerwuję się jego wystąpieniami, to nie. Przyzwyczaiłem się do tego, że jest absolutnym seksistą i w ogóle się Jezus jego poziomem Maria, proszę sobie nie sprawiać. Panie pośle Kaleto, znowu pana upominam. Ale panie, muszę... ale to nie jest pytanie do pana. Może to nie jest pytanie do mnie, ale nie uczestniczył pan. Mogę czasem wyrazić tutaj zdumienie. Dlaczego pan ma być seksistą, to tego nie rozumiem. Bo nie był pan obecny na poprzednich posiedzeniach komisji. Nie musi pan rozumieć, ja tylko pamiętam, jak proszę pan, zwróć uwagę jak na pan mnie kiedyś już wysłał do diabła, posła, ale to... nie poszłam. Panie prezesie, mogę? A to pani, tak? Pakt migracyjny można uchylić, przekonuje europoseł PiSu Karol Karski. Przypomnijmy, w połowie maja Unia Europejska ostatecznie przyjęła pakt migracyjny, który wprowadza przymusową relokację migrantów. To było ostateczne głosowanie w tej sprawie. Przeciwko zagłosowały Polska i Węgry. Decyzja zapadła jednak większością kwalifikowaną. Rząd Donalda Tuska mógł na poprzednim etapie zablokować procedowanie paktu, ale tego nie zrobił. Gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, rozwiązania dotyczące nielegalnych migracji, do których byliśmy zobowiązywani przez Unię Europejską, nie były wykonywane. Poprzednik paktu migracyjnego, rozporządzenie relokacyjne z 2015 roku, przyjęte wskutek złamania przez rząd Ewy Kopacz Solidarności Wyszehradzkiej, najpierw zostało przez nas zaskarżone Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a kiedy TSUE orzekł, iż należy jednak je wykonywać, nie czyniliśmy tego. Uznaliśmy, iż racja stanu, polska racja stanu jest nadrzędna wobec aktów prawa unijnego. I póki rządziło Prawo i Sprawiedliwość, żadne nowe rozwiązania w tym zakresie nie były przyjmowane. Teraz, w maju tego roku, przedstawiciel nowego rządu, co prawda zagłosował przeciw, ale tak mógł sobie w cudzysłowie pozwolić na luksus głosowania przeciw, gdyż nie zażądał jednocześnie głosowania w trybie jednomyślności. Głosowano w związku z tym w trybie większości kwalifikowanej. Przy takim postawieniu sprawy pakt migracyjny został przyjęty. Gdyby przedstawiciel rządu Donalda Tuska zażądał, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej, wywalczonymi jeszcze przez rząd Zjednoczonej Prawicy, na zasadzie jednomyślności, wówczas nie mielibyśmy do czynienia z przyjęciem paktu migracyjnego. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.